Cześć, z tej strony ja witam wszystkich serdecznie. World of Warships, dziś omówienie niszczyciela niemieckiego 9 tieru Schulza. Bardzo fajna maszynka, więc tutaj od niej zaczyna się naprawdę rewelacyjna zabawa i myślę, że też sporo osób może nawet bardziej podobać im się gra na 9 niż na 10. Jeśli chodzi o moduły, to tutaj standard, zamiast tego można wziąć oczywiście ochronę maszynowni. To jest nietypowy niszczyciel, on często działa z zagórek, z dymku, więc silnik, no wiadomo, że w każdym niszczarce dobrze jest, jak silnik działa, ale w większości wypadków tutaj wszystko jest w porządeczku. Tutaj manewrowanie, ewentualnie można wymienić na napęd, żeby szybciej wiać z dymu, albo właśnie lepiej manewrować w razie konieczności. Tu już też kwestia upodobania. Zostają nam przyspieszone działa i lepsze kamo. Kamo tutaj jest 7.1, więc tragedii nie ma. Standardowo dalej mamy tylko dym, rozbicie. Standardowo wszystkie tutaj, jakbyśmy mieli wziąć to na fulla, to można by tak się pobawić. Torpedy też można by było polepszyć. Ot. I tak z flagami by to zostało, jakby ktoś bardzo chciał. Co do kapitana, tak wygląda u mnie build. Jeszcze za kolejne dwa najprawdopodobniej wezmę sobie albo lepsze obeki na podpalanie, albo 10%, żeby dym był dłuższy. No to już też pewnie będę się zastanawiał. Można też wziąć szybsze torpedy. No te trzy perki tak naprawdę kwestia upodobania. Reszta wydaje mi się, że powinna być taka. Wiadomo, że przydałoby się lepsze kamo. Niemniej tutaj ten niszczyciel i tak jest na średnim i dalekim dystansie, więc za bardzo no, w spotowaniu jak trzeba, to trzeba, ale jest to jednostka, która troszkę za duża na spota i troszkę za mało manewrowa. Więc no niestety, takie mamy tutaj zadania, a nie inne. Dobrze, to zapraszam na bitewkę. I płyniemy na Schulzu, naprawdę sporo fajnych bitew. Zresztą na kanale już się pojawiły chyba ze dwie. No tu kolejna, całkiem myślę, że ciekawa. Jak jest tak dużo drobnicy, czy innych tam niszczycieli, to jest dosyć, a przynajmniej powinno być przyjemnie dla tego niszczyciela, bo ktoś mu tutaj pospotuje, podziała. No tu są też dosyć przyjemne wyspy, bo na tyle wysokie, że zakrywają nam niszczyciel, ale nie na tyle wielkie jak ta tam przede mną w oddali, że no nie przestrzelimy nawet amerykańskim krążownikiem albo niszczycielem. Więc idealne warunki dla naszego tutaj niemieckiego niszczyciela. I pomału się wszyscy pojawiają, jak widzicie. Tą pozycję sobie tutaj zająłem i będę z niej męczył przeciwnika. Się pojawiają wesołe misie. Teraz sobie troszkę pograłem jeszcze innymi niszczycielami na daleko i ogólnie nowościami różnymi. Powiem wam, że naprawdę zupełnie inny gameplay niż był wcześniej. Widzicie, mój spotter no, nie za długo spocił. Ogólnie spocenie jest w cenie, ale to jest ciężka robota. To jest ciężki kawałek chleba. Tutaj naprawdę można zniknąć chwilę, więc no cóż. Mówi się, że do odważnych świat należy, ale powiedzcie to tutaj rozbitką z tego okrętu. No, chłopaki się tutaj sobie pojawiają. Na spokojnie możemy klepać. I pożarów trochę wchodzi. Wiadomo, większość osób uważa, że się powinno z tego niszczyciela strzelać tylko i wyłącznie z pepanców. Ja uważam, że z obeków też można potłuc, żeby popodpalać. No, zresztą obrażenia z nich też są w miarę przyjemne. No i na niszczarki też jakoś przyjemniej mi się na tych niemieckich niszczycielach klepie. Inne niszczyciele z obeków. No nie wiem czemu. Może dlatego, że obeki po prostu jeszcze rozwalają dosyć sporo. Widzicie, ktoś tam siedział.
Ktoś tam siedział w dymie, też chciał spocić. Tak jak mówię, to jest ciężki kawałek chleba. Nigdy nie wiesz, kiedy jakaś torpeda, nawet super wolna, cię rozwali. No, takie życie, ciężkie jest życie niszczarek. No tutaj sobie na spokojnie klep. No, dopóki gościa widać, zobaczcie, jak sobie chłopcy upodobali mój dymek. Więc w tym dymie już gęsto. Nic, tylko torpić taki dym. Ale no, okręt, który płynął tutaj torpić, nie dopłynął. Jak widzicie, przeciwnik zajął wszystkie kapy. Po dwie niszczarki już nie pełnią swojej funkcji, tak jak powinny. Więc ja wypłynąłem, żeby chociaż coś tutaj spotnąć innym. Niestety, nie ma już innych niszczycieli tutaj, to muszę ja to robić. Niestety, już zostałem wyspocony przez Massachusetts. Z tego względu, że kamu nędzne, no 7-1. Niestety. Ale są niszczyciele z jeszcze gorszym kamuflażem. Jak na przykład właśnie Ragnaron ma 8 chyba, 8-3. To jest rozpacz. Oczywiście 8-3 bez perka, bo tam też się perk nie mieści w bildzie, niestety. Chyba że się chce grać na blisko nim, no to wtedy tak. Ale to wtedy mamy 7-2 bodajże. Też fatalny kamuflaż jak na niszczyciel. Jak widzicie, moje super wolne torpedy dają radę. Już 3 znalazły cele. Więc no, można narzekać na te torpedy, ale umówmy się, że torpeda to torpeda. Jak jest wystrzelona, gdzieś już płynie, no to może znaleźć cel. Dlatego lepiej mieć torpedy niż nie mieć. I teraz tych niszczycieli bez torped też trochę się porobiło. To jest zawsze minus, bo torpedki są naprawdę fajne i mogą, no, to jest tak zwany z angielskiego game changer, jak nagle wejdą, to mogą zmienić sytuację z tragicznej na rewelacyjną. Jak płynie jakiś okręt z dużą ilością HP-ków i nagle przytuli 2-3 torpedy, już nie ma tak dużo tych HP-ków. Na niszczyciel, jak widzieliście, zresztą wystarczy jedna dobra torpa i jest pozamiatane. No i tutaj zabawa, prawie na full zasięg, właściwie teraz na full, oklepywanie przeciwnika. Z tego zasięgu jesteśmy, powiedzmy sobie szczerze, tak w miarę bezpieczni, chociaż i tak jak mamy naprzeciwko jakieś krążowniki, na przykład niemieckie albo włoskie. One tam mają tą amunicję, albo rosyjskie, bardzo szybką, więc no, im celować jest prosto na takie duże odległości, nie muszą 6 razy przerolować ekran na lewo czy prawo, tylko to się odbywa znacznie prościej. No i takich należy unikać. Ten niemiecki pancernik też jest w miarę celny, to działa, potrafią się dobrze wstrzelić, zresztą już się wstrzelił. Więc już za dużo osób nas strzela, trzeba znowu zacząć ostro manewrować, uciekać, kombinować. Jak widzicie, trochę tych pożarów z obeków udaje mi się tutaj pompować przeciwników. Dlatego mówię, obeczki też na tym niszczycielu jak najbardziej mają rację bytu. Tym bardziej, że to są porządne obeki, one mają dużą penetrację, więc często robią obrażenia. No, jak widać, gra układa się nędznie, bo jestem już jedynym niszczycielem. Czy po przeciwnej stronie jest tak samo, tyle że przeciwnicy są blisko kapów, przynajmniej tutaj z mojej flanki. I no, cały czas 3 kapy versus 1 pompują, to jest mało fajnie. Tutaj bardzo chciałem podpalić go znowu, żeby już sobie spłonął do końca. No i nie chciał wejść ten pożar. Chociaż gość już naprawdę jest na ostatniej śrubce. No i został skończony. Więc pomału wszystko się klepie. Przyjemna jest gra tym niszczycielem na swój sposób. Przez to, że on jest całkiem zwrotny jak na tak dużą jednostkę. No to jest tak... Jakby grać, jakim tu krążownikiem się gra podobnie, może japońskim trochę? Chyba ta charakterystyka taka,
Teraz te w ogóle ta linia lekkich krążowników kolejna japońskich. Matko, one są już naprawdę high skillowe, żeby nimi ugrać coś porządnie. Jak tam jest kamo na około 10, a działa na 13 czy coś, to no, trzeba być bohaterem, żeby grać tym okrętem. Po prostu trzeba być bohaterem. A tutaj sobie dalej ten pancerniczek pływa. No niestety. Niestety. 7 pożarków. No tak jest dosyć nieźle. Jak na 180 strzałów. Ale palić się. Palić się nie da za każdym razem. No nie są to na pewno niszczyciele, które będą jakąś gigantyczną ilość pożarów robić. Sporo porobią. Zresztą myślę, że jakby dać jeszcze ten tutaj perk kapitański, że jeszcze plus jeden do pożarów, byłoby jeszcze lepiej. Z flag można dać jeszcze plus jeden. Wtedy plus dwa. To robi różnicę przy dużej ilości strzałów. To się wydaje, że to jest mało, ale to się może okazać, że to będą na bitwę z 2-3 dodatkowe pożary. No to już może być konkretny damage. Widzicie, klepka, klepka, klepka i to jest dobra mapa dla tego okrętu. Przyjemne wysepki, dzięki którym można tu się fajnie bawić. Szkoda, że ten pancerz tutaj nie skrócił na kapie. Wtedy te torpedki by tam ładnie dostał. Niestety niszczyciel dołączył i zaczyna mnie oklepywać. Sytuacja zrobiła się nieciekawa, dlatego warto skorzystać z dymku. No ma niestety, okręt jest duży i można go, jak już jest przeciwnik bliżej, można go łatwo sklepać. Takie ogryzki z gryzki zostały. Drugi raz chyba ten ją tutaj podbiera. A, tak teraz patrzę, mogłem dosyć 2-3 sekundy szybciej tutaj obrócić na tą stronę i miałoby to wtedy lepszy efekt. Źle zrobiłem, że tego niszczyciela tutaj tak sobie postanowiłem zostawić samemu sobie. Trzeba go było sklepać. Z jedna, dwie salwy mogłyby tutaj go położyć i byłby spokój. No to są takie rzeczy, które się widzi zawsze, jak się patrzy na coś drugi raz albo trzeci. I wtedy można weryfikować swoje błędy w bitwie, a że zawsze się jakieś popełni, to coś się znajdzie. Tutaj też trzeba uważać, bo jak jest ten niszczyciel, on już mógł sobie zawrócić i torpić na przykład ten dym. Za długo siedzieć w nim też nie mogę. Tym bardziej, że tutaj widzę, że jestem zlokalizowany, więc najprawdopodobniej przez niego. Najgorsze jest to właśnie, że jak zostanie nam zostaną jakieś inne niszczarki, to trzeba starając się je wykryć, jesteśmy w gorszej znacznie pozycji, bo one już wiedzą, gdzie my jesteśmy, a my jeszcze przez kilometr, dwa nie będziemy wiedzieli, gdzie one są. Możemy jedynie mieć nadzieję, że w końcu się wyświetlą. Widzicie, taki krążownik, jak nam wyskoczy na blisko, to też jest najczęściej sprawa zazwyczaj przegwizdana, bo 2-3 salwy z tego krążka i nas nie ma, a my z kolei zniszczyć go tak łatwo nie możemy, no chyba że wyskoczymy naprawdę tam na 3 km, to wtedy jeśli jest burton z pepanców, będzie cierpiał, bo ten okręt może mocno pokarać taki lekki krążownik na bliskim dystansie, wtedy tam cytadele już są łupane dosyć gęsto i można 10-15 tysięcy na salwę z tego niszczyciela uzyskać. No tutaj cały czas bardzo chciałem złapać tą niszczarkę, udało się 3 pociski z 4, więc fajnie. Tak naprawdę ten dym uratował mi życie. Widzicie, druga salwa tak na pamięć udała się. Dzięki temu, że ten Benson walnął dymka,
zasłonił mnie dla swojego pancernika i pancernika dodatkowe w ogóle nic mi nie mogły robić. Sytuacja całkiem przyjemna. Ale jak widzicie, to już bitwa niestety przegrana. Nie ma jak tego wygrać, za mało punktów mamy, musielibyśmy ich topić jakoś naprawdę szybko, a nie ma za bardzo jak. Jest to rozmieszczenie naszych okrętów, też ten Tirpitz tam gdzieś, nie wiadomo, skarbu szuka na daleko. Raczej nie znajdzie. No i takie zabawy na Szulcu, ale jak ktoś lubi taki styl gry, to naprawdę jest rewelacyjny okręcik. Lisień już świetnie gra, po prostu świetnie. Dużo frajdy daje, jeszcze jak mamy kogoś w plutonie z innym niszczycielem do zwalczania niszczarek, to jest wtedy genialne kombo. Polecam. Jeszcze jakiś krążownik z radarem. Rozmarzyłem się. Dobra, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. I ta linia jest już skończona, bo dziesiątka też jest omówiona. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i udanych bitewek. Bye, bye.